Kiedy w zeszłym sezonie w fazie playoff, w finałach do awansu do Serie A, na początku Samuel Di Carmine, a później Karim Laribi strzelali bramki w meczu Hellas Verona-Cittadella, to miałem bardzo różne uczucia, bo z jednej strony miałem przed sobą coś takiego, że szkoda mi Cittadelli, ponieważ walczyli, ponieważ w tych playoffach dali z siebie absolutnie wszystko. A z drugiej strony miałem bardzo poważne obawy, że wraca Hellas Verona, czyli taka marka, której za bardzo nie chcieliśmy już oglądać w Serie A po tym, co zrobili sezon przed tym wielkim powrotem właśnie z Serie B do Serie A, ponieważ byli takimi typowymi spadochroniarzami, że najpierw lecieli, awansowali, spadali. I przed całym sezonem miałem bardzo poważne obawy, że wraca do nas toporność, siermiężność, smutek i weroński cyrk kręci się po akurat tej popularniejszej stronie miasta. Jak się niestety później okazało, że Hellas Verona w tym momencie jest ósmym zespołem Serie A i kroczy przed siebie, wszystko wygląda coraz fajniej i postanowiłem przyjrzeć się temu, co stoi za sukcesem Gialloblu? Dlaczego właśnie Hellas Verona wygląda w tym sezonie tak dobrze? Ja po prostu sobie nie zapomnę tego, bo jak nakręcona Katarynka jechałem przed sezonem w trakcie prekampionatu, mówiąc, że Hellas Verona to jeden wielki nieśmieszny żart, że awansowali z 7 miejsca do Serie A, że będą kolejną Peskarą, kolejnym Benevento. Mógł powiedzieć nawet Crotone, ale Crotone się utrzymało cudem w pewnym sezonie 16-17. I było to związane głównie z tym, że kiedy śledziłem rozgrywki Serie B, to ten Hellas naprawdę nie wyglądał, nie zmieniło się nic od momentu, kiedy odszedł Fabio Pecchia. Doszło do roszady, pojawił się Fabio Grosso, którego lepiej można było kojarzyć z Brescia. Ci co się, wiecie, mogli się tego nawet nie ogarnąć, że był w Brescia, bo on w Okamgnieniu został zwolniony. A w Hellasie Verona został zwolniony już tuż dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego, gdzie Hellas nawet chyba 11 minut przed końcem sezonu zasadniczego był poza strefą playoff, gdzie udało im się dostać rzutem na taśmę, a później wiadomo, perturbacje z Palermo i wyszli nawet lokatę wyżej. Umknął mi pewien fakt, że Hellas Verona na początku zeszłego sezonu 18-19 zatrudnił nowego dyrektora sportowego Tonego D'Amico, który ma obecnie 40 lat, czyli patrząc na wiek, należy do tej nowej generacji, już nie jestem takim typowym, wiecie, leśnym dziadkiem przyspawanym do stołka i nie jest tak samo gościem, który... z którym kojarzy nam się Liga Włoska, czyli że nie do końca ogarnia temat i nie do końca wie, w jaki sposób zarządzać klubem sportowym. I tak wyglądało właśnie zarządzanie w Weronie. Może nie było jakichś większych cyrków związanych z właścicielem czy z prezesem klubu. Cyrk był właśnie na stanowisku dyrektorskim, bo Verona to jest takie miasto, gdzie potencjał piłkarski powinien być. Mimo tego, że Chievo było jakie było, to ten Hellas kiedyś wygrał Mistrzostwo Włoch i baza kibicowska, cała otoczka powinna sprawiać wrażenie, że w mieście miłości powinna być również miłość do Calcio, a nie najbardziej patologiczne miasto pod względem piłkarskim. Przed całym sezonem Serie A kombinowałem właśnie, czy to Hellas, czy to Lecce będzie na 20 miejscu Serie A, bo tak patrzyłem sobie po tabeli, po rozkładzie sił. I uznałem, że to jest rzut monetą i gdybym poszedł do Buka, obstawił, że Hellas będzie na 20 miejscu, no to mógłbym postawić kasę, kurs był niewielki. No i co? No i jajco. No i bym przegrał pieniądze, bo Hellas Verona obecnie zajmuje 8 miejsce w tabeli. Śmieje się prosto w twarz nie tylko mi, ale każdemu obserwatorowi tej ligi, ponieważ wszyscy myśleliśmy, że ten Hellas zleci, bo skład sumie mają najsłabszy. A ruchy przedsezonowe nie napawały optymizmem, ponieważ kiedy już było wiadomo, że trener Ajeti, który prowadził Hellas w trakcie playoffów i w dwóch ostatnich kolejkach, no nie utrzyma się długo na stołku, więc dyrektor sportowy postanowił dać szansę znanej personie w kręgach Serie A, bo Iwanowi Juriciowi, tylko Iwan Juric jest znany w kręgach Serie A niekoniecznie z dobrej strony, a bardziej wszyscy pamiętamy ten jego bromance z Enrico Preziosim, który 3 razy go zatrudniał i 3 razy zwalniał, a on za każdym razem wracał jak ta pobita, nieszczęsna żona i udawał, że wszystko jest w najlepszym porządku. A ostatnio wytrzymał miesiąc w Genoi jako pierwszy trener i nie wyglądało to w ogóle dobrze, bo wtedy Krzysztof Piątek, który był w świetnej formie strzeleckiej, nawet u Iwana Juricie się zaciął.
A no i przypominam, że jeszcze odpadli z Virtusem Entella w Coppa Italia, a Virtus Entella gra w trzeciej lidze włoskiej, więc tak, to był wstyd. I kiedy zobaczyłem transfery Ellasu, że przychodzi ktoś taki jak Miguel Veloso, że przychodzi Koray Günther, że przychodzi Darko Lazovic, czyli nazwiska, które kojarzyłem z Serie A, aczkolwiek nie kojarzyły mi się one dobrze, ponieważ to była ta toporna Genoa, czyli żołnierze Iwana Juricia w pełnej krasie, których zabiera ze sobą, żeby robić dziadostwo. Byli oczywiście też Polacy, wszystko fajnie wyglądało. I uznałem, dobra, no to wezmą ich, a i tak spadną, i tak będzie czyściec, i tak w koło Macieju, i nic się w tej Weronie nie zmieni. Jak się okazało, rzeczywistość zweryfikowała nasze przewidywania i zacząłem coraz bardziej się zastanawiać i szukać u podstaw właśnie, jak do tego doszło, że z drużyny, która miała być pewna spadku, no... Chciałem powiedzieć, że walczy o europejskie puchary, ale jest to troszeczkę nieracjonalne, ale z drugiej strony, kiedy przyglądam się formie Giallo Blu, no, to pucharów nie awansują, ale pewnie będą do samego końca liczyli się w stawce dłużej na pewno niż Cagliari, no można dłużej niż Parma. Zobaczymy, ale spójrzmy zatem, jak to w Weronie wyglądało, dlaczego tak się dzieje. Tak jeszcze sobie przypomniałem taki moment, jak byłem we Włoszech pod koniec września i byłem w takiej miejscowości Peschiera del Garda, gdzie odbyłem od popołudnia poszukiwania restauracji, gdzie obejrzę derby Mediolanu, przy okazji pójdę sobie na takie klasyczne włoskie pranzare, czyli taki, wiecie, lekki obiad i później obfita kolacja i oglądamy derby Mediolanu. No i po drodze przy okazji trzeba było zobaczyć mecz Juve Ellas Verona. I trafiłem na taką bardzo przyjemną restaurację, gdzie akurat właściciele pracownicy chyba, nie mówili aż tak płynnym włoskim i to mnie troszeczkę zdziwiło. I potem się okazało, że są z Kosowa i też mega interesują się piłką. I tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać, bo wiadomo, to jest, we Włoszech jest taka pora, że nie mieli zbyt dużego ruchu w knajpie. No i zaczęliśmy rozmawiać i z rozmowy wyszło, że ich bratanek Amir Rahmani jest piłkarzem Ellasu Verona. I powiem wam szczerze, że ja o tym zawodniku totalnie nie słyszałem. Znaczy, sprawdzałem kadrę, no i tak popatrzyłem, okej, dobra, kolejny zawodnik. Nie przywiązałem do niego wagi. Powiedzieli, że tam przez Dinama Zagrzeb, że to jest zawodnik z potencjałem i bardzo zadowolony z pracy z Iwanem Juriciem. I Ellas Verona na bank się utrzyma. I tak popatrzyłem, no mówię, kurde, pompujecie swojego bratanka i kuzyna, no fajnie, ale no, co jest dalej, Iwan Juric, parodysta, ludzie, no okej, wygrali z Lecce, zremisowali z Bolonią, postawili się Milanowi, ale Milan był wtedy żenujący, a mecz z Juve, no dobra, no fajnie, ale oni też na razie zbierają wiatr w żagle i wszystko tam będzie spoko. No i co się okazało? No i okazało się, że Ellas Verona gra dobrze, a ich słowa okazały się prorocze. A Amir Rahmani po pół roku fantastycznej gry dla Ellasu Verona przenosi się do Napoli wraz z początkiem nowego sezonu. Podobnie będzie z Sofianem Amrabatem, który przenosi się akurat do Fiorentiny, a taki obrońca jak Marasz Kumbula najbliższe tygodnie będzie miał bardzo intensywne, ponieważ musi zapracować na to miano, że to nie był przypadek, że to jest jeden dobry sezon i żeby wyskoczyć gdzieś wyżej, bo te kluby z czołówki Serie A będą chciały sobie takiego zawodnika zaklepać, no bo nie na co dzień trafia się taki obrońca i nie na co dzień można na kimś takim budować zespół w przyszłości. No Ellas mógłby to w sumie zrobić, ale na razie oni muszą ugruntować swoją pozycję i taki zawodnik pozwoli im, czy spieniężenie go w ogóle pozwoli im funkcjonować w dłuższej perspektywie i sprawić, i wtedy pokażą potencjał dyrektora sportowego, który będzie musiał trafić z transferami, żeby ten Ellas miał taką stabilizację, no bo jak sami widzicie na przykład na przykładzie SPAL, może być ogarnięty dyrektor sportowy, może być wszystko spoko, ale jeżeli się nie udadzą transfery, no to mamy w efekcie 20 miejsce i prawdopodobnie pewny spadek. Jeszcze takim słówkiem wstępu do wypowiedzi o Polakach będzie to, w jaki sposób Iwan Juric zajął się Ellasem Verona, ponieważ Giallo Blu nie dysponują, jak mówiłem, jakimś mega wielkim składem, no w ataku mają troszeczkę tartak i Iwan Juric jest tego w pełni świadomy. Ale zawsze w Genoi to tak bywało, że kiedy on ten tartak miał, to jakoś, chociaż w sumie wyglądało to nawet w Genoi czasem lepiej, no bo Goran Pandev to nie jest byle słaby zawodnik mimo wieku. W tej Genoi nie wyglądało to dobrze, a w Ellasie z kolei wyciska z tych zawodników absolutnego maksa. Wszystko się opiera wokół gry obronnej, no i wychodzi na to, że Marco Silvestri wpuścił tylko 24 bramki w sezonie.
i to jest tyle samo, co wpuścili Gianluigi Buffon i Wojciech Szczęsny razem wzięci w Juve, bo 24. A lepsze wyniki notuje Inter, bo 22 gole stracone i Lazio 23 gole stracone. Więc sami widzicie, że ta defensywa bardzo dobrze funkcjonuje i w Weronie wszystko gra i bucy, a pewnie odpaliście ten materiał, bo na miniaturkę wrzucimy Polaków, czyli Mariusza Stępińskiego i Pawła Dawidowicza, którzy, no jeden z nich już drugi sezon gra w barwach Hellasu Verona, a drugi rozpoczyna swoją przygodę właśnie z Hellasem w tym sezonie, bo cały czas była saga transferowa, gdzie on odejdzie z Kiewo, bo raczej w Serie B nie chciałoby mu się grać. No i sytuacja mniej więcej wygląda tak, że Mariusz Stępiński rozegrał 561 minut, zdobył dwie bramki. I to nie jest akurat powód, żeby bić na alarm, bo o ile Verona straciła tylko 24 gole, zdobyli tych bramek 28 przez cały sezon, z czego Mariusz Stępiński ma 2. Najlepszy strzelec Gianpaolo Pazzini, obecnie kontuzjowany, 4 gole. A Samuel Di Carmine, Matteo Pessina i Valerio Verre zdobyli po 3 bramki, więc Stępiński tak jakby jest trzeci w klasyfikacji strzelców. Ale tutaj może być problem, ponieważ rozegrał tylko 2 mecze w pełnym wymiarze czasowym. W 6 razy tylko zaczynał od pierwszej minuty. Pierwszą bramkę zdobył w ogóle w grudniu na 3-3 w meczu z Torino, czyli w tym meczu, gdzie od którego Hellas w ogóle nie przegrywa. Bo od tamtego momentu Hellas jedzie wygrane i remisy w Serie A. Później zdobył bramkę ze Spal i potem ława. No i siedział na ławce 6 spotkań, dopiero ostatnio podniósł się z rezerwy i prawdopodobnie dostanie więcej szans z powodu właśnie kontuzji Di Carmine, z powodu kontuzji Pazziniego i to będzie wtedy jako tako może wyglądało. A z kolei Paweł Dawidowicz ma problem, ponieważ rozpoczął od czerwonej kartki. Swoją drogą Stępiński też zaczął od czerwonej kartki, bo zagrał 21 minut z Milanem i wyleciał za faul bodajże na Musakie. Paweł Dawidowicz zaczął czerwoną kartką, dostał potem poważną szansę z Atalantą. Też dostał czerwoną kartkę, ale to też było w grudniu. I te dobre mecze przeplatał, znaczy dobre mecze, dobrych meczów tam prawie w ogóle nie miał. Bo w pewnym momencie Iwan Juryś przestał mu ufać. Stał się troszeczkę też ofiarą tego, że Marasz Kumbula i Amir Rahmani grają poezję w obronie i w tym można upatrywać szansę na przyszły sezon, o ile będzie chciał tam dalej zostać. Zdobył wyłącznie jedną bramkę, ale no wiadomo, obrońców nie będziemy rozliczali z bramek. A w ostatnim czasie jego dyspozycja wygląda fatalnie, bo jak już wchodzi, to dostaje minutę. I to minutę na to, że jak schodzi Kumbula bądź Rahmani, żeby dostali od trybun owację na stojąco i wtedy Dawidowicz ma rozbieganie. I na tym w sumie kończy się jego gra w Weronie i wszystko zależy od tego, jak ten przyszły sezon będzie wyglądał. Czy jeżeli spieniężą blok defensywy, jeżeli ci zawodnicy z przodu znajdą jakieś zatrudnienia, to wtedy może oni dostaną szansę. Tylko jeżeli z kolei Hellas będzie miał kasę, to będzie mógł wzmocnić ten zespół tak jak na modłę Iwana Jurycia, tak jak on będzie chciał. I możliwe, że Polacy nie znajdą się w jego planach, więc wtedy odejście jednego i drugiego wydaje się dosyć logicznym posunięciem. Tylko pytanie, kto będzie ich chciał na poziomie Serie A po dosyć... No to nawet nie są średnie sezony, bo w slangu kapitana bomby średnie jest super, a tutaj mówimy o takim piłkarskim, no i tutaj są naprawdę średni i nie wygląda to w ogóle dobrze. To w ogóle patrzę, nie poznaję siebie, bo chwalę Hellas Verona i wydawałoby mi się, że to nie będzie takie oczywiste przed sezonem, że o tak, Hellas Verona super, wszystko good i będzie fajnie. No niestety nie, ponieważ cały czas Hellas Verona gra na tym swoim obiekcie, na stadion Marcantonio Bentegodi. Na stadionie, słuchajcie, który wizualnie, jak przejeżdżałem obok niego i tak po prostu na niego popatrzyłem, mówię, że widziałem z daleka po prostu, no arena... godna dziadostwa, arena godna miasta piłkarsko-podobnego. Arena, która zatrzymała się w latach 90., ponieważ jeżeli ktoś obejdzie stadion, zobaczy jego kawałek, to widzi te plakaty jeszcze z Mundialu Italia 90 i wszystko wygląda tam na taki totalny old school, ale no wiecie, no we Włoszech te stadiony mają to do siebie, że naprawdę jest bardzo duża konkurencja w tym, który wygląda najmniej estetycznie, który jest najmniej zadbany i na którego po prostu nie da się patrzeć. A stadion Marcantonio Bentegodi znajduje się w absolutnej czołówce. No i to, co wewnątrz niego się dzieje, też nie jest najlepsze, ponieważ no okej, w zeszłym sezonie w Serie A obserwowaliśmy Kiewo, gdzie frekwencja nie powalała. Powaliła tylko raz, jak przyjechał Juventus i przyjechał Cristiano Ronaldo, więc ludzie zebrali się tłumnie, żeby zobaczyć Ronaldo. W tym sezonie frekwencja dopisuje, no bo Hellas, tak jak wielokrotnie powtarzałem, jest tym dużo bardziej popularnym klubem z Werony, na którym skupia się uwaga mediów i mieszkańców miasta.
Natomiast ultrasi Ella su Verona, jest tak samo też kibice, udowodnili, że Verona chyba jest miejscem dosyć niefajnym dla przybyszów z Afryki, ponieważ Frankes i Mario Balotelli wam mogą doskonale opowiedzieć o tym, że wcale tak fajnie to nie wygląda od środka, kiedy byli oni obrażani na tle rasistowskim w trakcie spotkań właśnie Hellas Milan i Hellas Brescia. A klub też za bardzo nie ingeruje w to, cały czas mówią, że to nic się nie stało, myśmy nic nie słyszeli. A to, że do 2030 roku dostał zakaz stadionowy szef grupy Ultras, możemy traktować jako zwykłą pokazówkę, więc no na płaszczyźnie sportowej wygląda to na razie spoko, ale na płaszczyźnie kibicowskiej to jest jeden wielki dramat, no Italia po prostu. Jeżeli podobał się wam ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Wiadomo, to jest, tak mówią prawdziwi youtuberzy, robią sobie taką reklamę. Wbijajcie na nasze social media, Facebooka, Twittera, zapraszamy was na Instagrama. I dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy taka forma takiego naszego old schoolu, czyli mówienia ciągiem o klubach, czy te topki się bardziej podobają, czy ta forma. My będziemy wszystko składowali, my sprawdzimy, co, gdzie i jak się wam podoba. I już teraz zapraszam was na materiał, który ukaże się w piątek. Ciao!